Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wiemy, że właśnie w tym dniu obchodzimy, wspominamy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który, jak to dzisiejsza też Ewangelia mówi, że dał świadectwo właśnie Jezusowi. I też z tego powodu został zabity, ukamienowany. Dla nas jest to postać może na pierwszy rzut oka nieprzylegająca właśnie do tych pięknych uroczystości Bożego Narodzenia, do takiego klimatu rodzinnego też, wspólnotowego, gdzie gromadzimy się wspólnie właśnie w gronie rodzinnym, przeżywamy te święta, też uczestniczymy najpierw w pasterce, później w właśnie w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia i gromadzimy się przy stole, przy żubku też betlejemskim, oglądamy szopki, które są bardzo piękne. To jest ta cała atmosfera Bożego Narodzenia i też taka obwoluta kulturowa. A tutaj nagle wspominamy świętego Szczepana i jego męczeństwo. Tak, ale właśnie trzeba też powiedzieć, że to nam uświadamia też cenę naszej wiary. Święty Paweł, który często pisze o poniesionych stratach w życiu, bo tyle kilometrów przeszedł piechotą, apostołując, 3 razy był rozbitkiem na morzu, 3 razy przynajmniej go tak pobito, że myślano, że już nie żyje, zostawiono go. Więc jakaś ogromna cena też poniesiona właśnie na rzecz dawania świadectwa wierze w Jezusa Chrystusa. A dzisiaj w Ewangelii właściwie pilnuje i towarzyszy, jest świadkiem męczeństwa świętego Szczepana, właśnie jest po tej przeciwnej stronie. Później dokonuje się przemiana i w jego życiu i właśnie idzie za Chrystusem. Więc to jest jakoś dla nas, tutaj Kościół nam uświadamia, że wiara jest łatwa, przyjemna niejednokrotnie, a więc pielgrzymki, wspólnota, wspólne śpiewanie, wspólne przeżywanie Eucharystii, dużo radości, takiej właśnie podniosłości, ale też ma w sobie element trudny. Są takie sytuacje właśnie, gdzie wiara jest trudna i trzeba zdobyć na wielki wysiłek moralny, niejednokrotnie i duchowy, żeby dać świadectwo Jezusowi Chrystusowi. I sobie dzisiaj to uświadamiamy. To jest jakby Kościół daje nam właśnie po to dzisiaj świętego Szczepana, stawia przed nami, przed naszymi oczyma, żebyśmy mieli taką pełną wiarę. Tą łatwą, za którą niejednokrotnie nawet gonimy, i tą też trudną, która przed nami niejednokrotnie staje i potrzeba odwagi i też męstwa, żeby sprostać temu wyzwaniu. Także idźmy tą drogą, wiarą taką szeroko pojętą. Z jednej strony cieszmy się, radujmy w wielu sytuacjach, ale z drugiej strony właśnie w tych chwilach radości przygotowujmy się do tego, żeby później w trudnych chwilach dać świadectwo Jezusowi Chrystusowi. Do tego dzisiaj zachęca nas Ewangelia. Prośmy o to świętego Szczepana, abyśmy mieli dać świadectwo wierze. Amen.